Yo, hej, cześć, manko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars z nowego konta. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie Jessie. Tak, 500 pucharków, jest możliwość odblokowania Jessie. Oczywiście na początku zachęcam was do zostawienia subskrypcji na moim kanale, łapeczki pod tym filmikiem, a także zapraszam was na mojego Instagrama VCR. Tak? Dzisiaj, słuchajcie, nie dość, że odblokujemy Jessie, to jeszcze zrobimy sobie Panic Brawl Boxa, a także Big Boxa. Więc tu może być coś naprawdę bardzo ciekawego. Mam nadzieję, że nam coś wyleci. Czyżby znowu dwa nowe brawlery na jednym odcinku? Zobaczymy. Zaraz to zobaczymy. Zagramy sobie Jessie na solo, albo w sumie na Game Graba. Na Game Graba sobie weźmiemy Jessie, bo Jessie jest dobra i na Game Graba, i na Brawl Balla, tak naprawdę. I to wam mówię z ręką na serduszku. Dobra. Tylko do czego możemy sobie dodać te punkty? Oczywiście dodaję zawsze do Shelly, nie wiem, tak jakoś mam już. Shelly to powinna być, słuchajcie, powinniście maksować sobie Shellkę, bo nią naprawdę można fajnie ugrywać niektóre rzeczy. Dobra, i teraz słuchajcie, wylatuje Jessie w tym momencie, piękna nasza Jessie. Jej ulta polega na tym, że stawia wieżyczkę taką, no taki troszkę, jakby powiedzieć, X-Bow taki z Clash Royale, X-Bow z Clash Royale, tak? Ok, końcy 50 i oczywiście znowu sobie dodam do Shelly te power pointsy, bo nie mam żadnej legendy, żeby to zrobić. I teraz słuchajcie, leci opening, tak jest, 14 El Primo, Jessie 25, tikety i teraz 200 token dublerów. I to jest naprawdę bardzo dobrze. El Primo poleciały i teraz jeszcze sobie odbierzemy sobie Golda. Na dzień dzisiejszy mamy, słuchajcie, 20 Broboxów i jednego Big Boxa. Także ja w tym momencie zabieram się za Jessie, nie będziemy jej upgrade'ować. Zagramy sobie na Game Graba, sobie stestujemy bestię, bo naprawdę jest bardzo fajna. Oczywiście zagramy sobie z randomami, bo jakby inaczej. Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę. Mówiłem o tym. No i tak, tu słuchajcie, chyba są, tu chyba jest dwóch youtuberów już. Tak jest, dobra. Jest, tutaj staramy się, bo oczywiście słuchajcie, jeśli trafiamy w jednego przeciwnika, to to uderzenie idzie na kolejnego, tak? Oczywiście tutaj mu strzelam wieżyczkę. Spójrzcie, już jeszcze tej wieżyczki nie wykorzystam. Okej, okay, zaraz sobie ją wykorzystam, wrzucę sobie ją, bo chyba ją do krzaków. O kurde, troszkę zepsułem ja. Dobra, leciało. Aj, tu mnie ta nitka mnie troszkę zmyliła, szczerze powiedziawszy. Oj kurde, tutaj postawię sobie tego. Oj, wpadłem, słuchajcie, w pułapkę. Wpadłem naprawdę bardzo dobrą pułapkę. Poleciałem tam niestety. No kurczę, napaliłem się, żeby tą nitę ubić, szczerze powiedziawszy. Oj, ta nita to ma. Aj, no słuchajcie, no nitki są dobre, bo one mają, kurde, wiecie. Dobra. Oj, ja bym to ugrał. Ja bym to, kurczę, ugrał. Ale niestety nam nie pykło. Oczywiście z randomami gierka jest, słuchajcie, najlepszą gierką z randomami. Wow, gdybym postawił inaczej tego Mortara. A, Mortara, nie Mortara, przepraszam, to nie Mortar, nie? Ajajaj! Gdybym to zagrał inaczej, to ten mecz byłby, słuchajcie, wygrany. No tutaj mieliśmy Nitę, która miała 136 pucharków i niestety nie poradziła sobie, żeby ugrać ten mecz. No dobra, no to lecimy dalej, próbujemy, kurczę, no. Mamy teraz... Znowu mamy, słuchajcie, Nitę, znowu mamy Nitę. No Nita, kurczę, no to nas będzie, słuchajcie, drażnić. Oczywiście Colt chyba sobie usnął. Dobra, jest spoko. I już sobie teraz wykorzystam ulta, tak jest. Dobra, zbiorę sobie. To ulta, słuchajcie, się nabija naprawdę bardzo szybko. O, ten Colt się nam chyba już obudził. Dobra. Dobra, muszę się troszkę wyleczyć. Tu, słuchajcie, mam chyba już wina. A ja muszę uciekać, bo no niestety on nas chce, słuchajcie, zabić.
gdzieś tam jest. Dobra. Jak ta Ninita wpada, to od razu co się robi? Cyk. I cyk. I mamy, słuchajcie. Dobra, ja zbieram teraz gemy. Dobra, zebrałem. I co? I ten misio poleci za mną? O kurde. O kurde, 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 kurde. Bull, ratuj mnie, bo masz ulta. Dobra, jest, jest okej, słuchajcie. Ja mam 8 gemów. Co ten bull tam robi? No powiedzcie mi, co on, słuchajcie, czy on jest poważny? Dobra. Udało się wygrać, słuchajcie, z randomami udało się wygrać. Jeszcze gdzieś tam klikam tego auto-aima, gdzieś tam, wiecie, no tak kurde, troszkę z przyzwyczajenia. Może oni klikną i zagrają ze mną kolejny meczek, byłoby fajnie. Basti, Shell, no niestety nie klikają, chociaż ten Bull naprawdę bardzo fajnie grał, taktycznie się kampił w krzakach troszkę i później wyskakiwał na przeciwnika i to było naprawdę bardzo dobre w tym meczu. No i teraz mamy tak, teraz mamy Broka, Bulla i ten, dobra. Ale my mamy El Primo i Shelly. Dobra, znowu wylatuję, słuchajcie, na środek, tutaj, tak jest, w ten sposób. Dobrze. Już zostało wyczyszczone. Żeby tu nie podleciała, to byłoby ok. Jak one będą blisko siebie chodzić, to dla nas jest, słuchajcie, plus. Bo niestety, ale stety. Dobra. Aj, trafił mnie, skurczybyk, no. Trafił mnie, muszę tego gema sobie podnieść. Dobra. Tego Colta tam chciałem zabić, kurde, no. Nie zabiłem tego Colta. Tu postawię wieżyczkę. Ajejej, ale mnie wyczekał, kurde, no. Troszkę się tu chaos nam dzieje teraz na tym game grabie. Powiem wam szczerze, że troszkę chaos mi się dzieje. Szczerze powiedziawszy. Dobra. Postawię wieżyczkę, tak wiecie, w razie obrony. Tutaj to... Jezu, znowu mnie Brock trafił. No po raz kolejny mnie Brock, kurczę, trafił. To nie miało tak wyglądać. Dobra, 9. Ja teraz zbiorę. Wyczyszczone ładnie. I zobaczcie sobie, co ten gościu zrobił, nie? I teraz w tym momencie mam 9 gemów. Dobra. Wieżyczka, słuchajcie, taktycznie gramy na czas. Chociaż mogę podejść, bo to są... Dobra. I słuchajcie, meczek wygrany. Udało się wygrać, więc może... Spróbuję z nimi kliknąć jeszcze jednego meczeka i to jest, słuchajcie, Jess, już drugi rank. Nieźle. Wam powiem, fajnie, że za te ranki właśnie wyskakują nam te, słuchajcie, tokeny, nie? Bo to jednak jest, słuchajcie, jeśli będziemy wbijać na każdej postaci, to się nam troszkę zbiera. Kurczę, noob. No i to, słuchajcie, tu może być prawdziwy noob, bo jest, kurczę, to Piper. No Piper też niby fajna, co nie? Ale nie w tym stylu. Jezu. Dobrze. Wyczyszczone, tak? Tu jest Shelly w ogóle pierwszy level, nie? Tu jest Shelly pierwszy level. Dobra, trzeba cofnąć, bo... tam jest, kurde, Jessie. Tam jest Jessie generalnie. Dobra. Ja zbieram gemy. O kurde, ten ból nam uciekł trochę. Okej, okay. On teraz wykorzysta sobie ulta swoje, czy nie bardzo? No nie wykorzystał. Dobra, tamten ból w środku siedzi i to mnie naprawdę irytuje.
Okej, wieżyczka. Dobra, ból. Ale mi burczył w brzuchu. No i słuchajcie, udało się wygrać. Mówiłem na początku, że tą Piper to chyba nie za bardzo, nie? A tutaj gościu miał 220 na Barley'u, no nieźle. Spróbujmy kliknąć z nim jeszcze raz, chociaż ten Barley mógłby z nami zagrać, bo ten Barley sobie troszkę radził, tak? Dobrze sobie grał. Widzicie, można z randomami wygrywać, ale tylko właśnie na tych pierwszych rankach. No i mamy, słuchajcie... Nie mamy żadnego tanka w tym meczu. Dobra, ja... Nie, no ja chciałem gościu zbierać. Dobra. Udało się tu ładnie. Oj. Aj, prawie uciekłem. Chociaż tutaj może być teraz porażka. Tu może być porażka. Tam jest bo, kurczę. Ten bo jest też dobry. Tam naprawdę dobry jest. Oj. Tu postawię tego Mortara. Dobrze, ładnie zostało wyczyszczone. Kto tam ma 6 gemów od nas i tak się wychyla? Przecież ja tu mam... Ale mi burczy brzuchu, to chyba słychać. No nawet. Dobra, cofamy gościa. Mamy 6 na 9. 6 na 9 nie ma. Cofaj, Colt, ty cofaj tutaj. Ja tu jeszcze podniosę w razie czego. Dobra, wyczyszczone. Wyczyszczone, słuchajcie. Jesse, polecam na GameGraba, pobawcie się. Możecie sobie w sumie nawet jeśli już tam gdzieś tam próbujecie maksować sobie jakąś postać, to skoncentrujcie się też na takich postaciach, na takich brawlerach, którym będziecie grać challenge. Czyli na przykład tą Jesse możecie na GameGraba. Tak, no w sumie Jesse na GameGraba jest spoko. I na Bounty też jest w sumie fajna Jesse, to polecam. Ja na przykład u siebie maksowałem, no znaczy no nie wymaksowałem jeszcze, ale skupiłem się na Penny. Skupiłem się na Penny, bo chciałem ją po prostu na robo, tak? Czyli na tego. Czyli słuchajcie, na tam co 2 czy 3 tygodnie jest ten właśnie boss fajny, w którym możemy naprawdę dużo zebrać właśnie kluczyków za te tikety, tak? No, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, Jesse jest naprawdę bardzo fajnym brawlerem. Na pierwszym ranku to oczywiście naprawdę się super gra. Można się oduczyć auto-aima na niej, bo naprawdę trzeba, słuchajcie, przycelować dobrze. Oczywiście, jeśli przycelujemy przeciwnika, to później, słuchajcie, ta kolejna, ta kulka, którą, z której strzela, ona po prostu wędruje na kolejnych dwóch innych graczy lub tam na przykład na Mortara, czy tam na tego X-Bowa, tak to będę po prostu nazywać, wiecie, no tak gdzieś zostało mi to z Clash Royale i z Clash of Clans. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, łapeczka w górę, byłbym mega wdzięczny i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, cześć, serducha dla Was, yo!